kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego zaprosiła na wyjazd studyjny do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie. W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele spółek komunalnych, klubów radnych przy Radzie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a także członkowie Rad Osiedli. Wyjazd, który został zorganizowany przez Centrum Rozwoju Komunalnego do elektrociepłowni w Koninie, miał sens, jak gdyby przekonał uczestników tego wyjazdu, czyli radnych osiedla, mieszkańców Ostrowa i pracowników urzędu, że tego typu instalacja, czyli elektrociepłownia na paliwa alternatywne, może być bezpieczna dla otoczenia i dla samego Ostrowa Wielkopolskiego. Dobiegają końca prace przy budowie kolejnych bloków w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych przy ulicy Klasztornej 20A i Klasztornej 20B w Ostrowie Wielkopolskim. W najbliższym czasie kolejne 32 rodziny odbiorą klucze do swoich nowych, uprawnionych mieszkań. Do tej pory tak było, że zawsze mieliśmy większą liczbę chętnych niż mieszkań, które były przewidziane do oddania. I wtedy było losowanie. No oczywiście prowadzimy też listy rezerwowe, bo to zawsze może się coś zdarzyć, że komuś coś wypadnie, nie będzie mógł mieszkać, czy wybierze jakiś inny wariant, więc wtedy wprowadzamy osoby z listy rezerwowej. W tym roku pierwszy raz po pandemicznej przerwie odbył się tradycyjny objazd Ostrowskich Inwestycji Miejskich. Prezydent miasta Beata Klimek wraz z dwoma wiceprezydentami wybrała się z mieszkańcami na przejażdżkę autobusami MZK po mieście. Do miłego idę się przywitać z pozostałymi uczestnikami naszego objazdu. Dziękujemy za wrócę. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj razem. Na trasie był Stadion Miejski, strefa inwestycyjna przy ulicy Wrocławskiej, nowe przedszkole przy ulicy Staroprzygodzkiej, a także dziesiątki innych inwestycji, wśród których znalazły się również inwestycje spółek komunalnych. I to jak Państwo widzicie po lewej stronie, całe piękne osiedle, które jest wyposażone w infrastrukturę towarzyszącą typu place zabaw, parkingi, piwnice. Już jesienią tego roku ruszą dwa nowoczesne gazowe silniki kogeneracyjne wytwarzające jednocześnie ciepło i prąd. To kolejna inwestycja Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, finansowana ze środków unijnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Instalacja jest właśnie zaprojektowana na potrzeby pokrycia ciepła w okresie letnim dla Ostrowa Wielkopolskiego. I tutaj mówimy o tym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową. Grupa kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego zaprosiła na wyjazd studyjny do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie. W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele spółek komunalnych, klubów radnych przy Radzie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a także członkowie Rad Osiedli. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z instalacją termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W wyniku tego procesu wytwarza się i sprzedaje do sieci energię elektryczną oraz cieplną. Wyjazd zorganizowano w celu lepszego poznania technologii termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w kontekście planowanej w Ostrowie Wielkopolskim budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę. Instalacja w Koninie to instalacja czterokrotnie większa, spalająca odpady zmieszane, czyli praktycznie wszystko to, co zostaje przywiezione w śmieciarkach, jest wysypywane do boksu i dalej poddawane obróbce termicznej. W Ostrowie planujemy zbudować instalację na paliwo alternatywne, czyli o paliwo wyselekcjonowane, które te części palne ze śmieci, które mogą być spalone i jak gdyby odzyskanie z niego energii cieplna i energię elektryczną. Proces technologiczny spalania odpadów kontrolowany jest ciągłym monitoringiem emisji zanieczyszczeń. Na stronie internetowej instalacji oraz przed wejściem do budynku Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie każdy może obserwować poziom emisji spalin. Jest on o wiele niższy niż rygorystyczne normy BAT wynikające z przepisów unijnych.
Zakład zadbał, aby instalacja była przyjazna środowisku, dlatego miejsce to otaczają drzewa, a na terenie instalacji znajdują się budki lęgowe dla jeżyków, pszczele ule oraz ekologiczna ścieżka edukacyjna. W tym roku kolejne 32 rodziny odbiorą klucze do swoich nowych, upragnionych mieszkań. Podobnie jak dotychczas, inwestorem jest miejska spółka MZGM, a realizacja inwestycji odbywa się ze środków własnych firmy oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Mieszkania są do dokończenia, także to nie, żeby każdy już dostosował je do swoich potrzeb. My, oczywiście tam wstępnie, to wiadomo, czujniki tam wiszą, tam drzwi są pozakładane wewnętrzne, natomiast no, część prac też najemcy będą musieli we własnym zakresie, żeby no, dostosowali do standardu, jaki chcą mieszkać. Przez 30 lat przyszli najemcy spłacają wartość swoich mieszkań spółce MZGM. Po tym czasie stają się właścicielami lokali. Ostrów Wielkopolski obfituje w inwestycje. W tym roku pierwszy raz po pandemicznej przerwie odbył się tradycyjny objazd ostrowskich inwestycji miejskich. Prezydent miasta Beata Klimek wraz z dwoma wiceprezydentami wybrała się z mieszkańcami na przejażdżkę autobusami MZK po mieście. Pierwszym przystankiem był stadion miejski, który w bardzo szybkim tempie przeszedł ogromną i wyczekiwaną modernizację. Tu na panią prezydent i mieszkańców czekała ekipa TZ Ostrowia. Marzy nam się, żeby w przyszłości tutaj powstał jeden z parkingów wielopoziomowy. Tak samo taki parking wielopoziomowy, bezpłatny, chcielibyśmy stworzyć w ścisłym centrum miasta. Myślimy o terenie, który jest terenem miasta, bezpośrednio za byłą szkołą SP4. W strefie inwestycyjnej przy ulicy Wrocławskiej mieszkańcy mogli zobaczyć nowo powstające firmy oraz rosnące w Ostrowie miejsca pracy. Ostrowianie obejrzeli również budowane przedszkole przy ulicy Staroprzygodzkiej oraz przyszłe centrum treningowo-szkoleniowe za parowozownią, a także dziesiątki innych inwestycji, wśród których znalazły się również inwestycje spółek komunalnych. Osiedle bloków dla systematycznych budowane przez spółkę MZGM. Budujemy na tym osiedlu dwa kolejne bloki. W tych blokach mamy mieszkania dwu- i trzypokojowe. Zawsze na parterze budynku wyznaczone jest mieszkanie dla osoby czy osób niepełnosprawnych. Dwa nowoczesne gazowe silniki kogeneracyjne OZC, a także uporządkowaną przez Wodkan strefę wodno-kanalizacyjną miasta. Ostrów Wielkopolski zmienia się na naszych oczach. Wspomniane i pokazane podczas objazdu inwestycji dwa nowoczesne gazowe silniki kogeneracyjne wytwarzające jednocześnie ciepło i prąd ruszą już jesienią tego roku. To kolejna inwestycja Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, finansowana ze środków unijnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja tak dużego projektu związanego z rozwojem ostrowskiej sieci ciepłowniczej to kolejny istotny element konsekwentnej dekarbonizacji miasta, czyli odchodzenia od węgla, zastępując go innymi źródłami energii. Te silniki nam dają na pewno niższą emisję. Pozwalają na produkcję prądu elektrycznego w stosunku 1:1. Tutaj pojedynczy silnik ma moc ponad 3 MW w cieple i 3 MW w energii elektrycznej, co do istniejących źródeł jest wprost nieproporcjonalne. Tutaj sprawności wytwarzania są bardzo wysokie. No i mówimy o właściwie najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu tego gazu. OZC od wielu lat realizuje politykę proekologiczną, starając się zapobiegać i zmniejszać uciążliwości dla otoczenia. Do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej już wykorzystywane są odnawialne źródła energii w oparciu o kogenerację, a nowe silniki bardziej pomogą wykorzystać przyjazne dla środowiska naturalnego technologie, zapewniając jednocześnie wygodę, bezpieczeństwo i pewność dostaw. W ten sposób OZC realnie przyczynia się, by w ciągu kilku kolejnych lat Ostrów Wielkopolski był miastem wolnym od węgla. To jedno z głównych założeń ostrowskiego rynku energetycznego.